miesiącem wrześniem rozpoczął się cykl zebrań sołeckich w naszej gminie. Jak na razie spotkania odbyły się w Twardowicach i Myszkowicach. Podczas zgromadzeń mieszkańcy otrzymali informacje z działalności sołtysów i rad sołeckich, a wójt gminy Arkadiusz Zięba przedstawił zadania inwestycyjne, jakie są lub były prowadzone na terenie poszczególnych miejscowości w bieżącym roku. Wrzesień to również czas podejmowania uchwał w sprawie rozdysponowania pieniędzy z przyszłorocznego funduszu sołeckiego. Przypomnijmy, że pieniądze te stanowią swego rodzaju kieszonkowe dla sołec i to właśnie mieszkańcy decydują, na jakie cele zostaną wydane. Wielkość funduszu sołeckiego zależy od ilości mieszkańców i może on być przekazywany na realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców danego sołectwa. W przyszłym roku fundusz sołecki Twardowic będzie wynosił ponad 12 tysięcy złotych. Mieszkańcy postanowili za kwotę 6 tysięcy doposażyć w sprzęt ratowniczy samochód ochotniczej straży pożarnej. Na remont sceny na placu strażackim oraz klatki schodowej w remizie OSP przeznaczyli 5500 zł. Pozostała kwota 1156 zł została przekazana na poczet imprezy integracyjnej oraz zakup sprzętu sportowo-edukacyjnego i nagród dla najmłodszych mieszkańców sołectwa. W Myszkowicach postanowiono przekazać 1200 zł dla zespołu śpiewaczego Myszkowianki na zakup obuwia. 1600 zł przeznaczono na nowe stoły biesiadne oraz 1200 na imprezę integracyjną. Pozostałe ponad 8 tysięcy złotych sołtys, Rada Sołecka i mieszkańcy postanowili zainwestować w remont i doposażenie kuchni w remizie OSP. W przyszłym tygodniu kolejne zebrania wiejskie. Tym razem odbędzie się ono w Sączowie o godzinie 18 w sali Domu Kultury.